Siemaneczko, jestem Pewetem Games, witam was. Stalecz Simulator. Stalecz Hunter Simulator. Czyli w grze, no, w wojnach magazynowych. Drugi odcinek, można powiedzieć taki pawilny drugi odcinek, a w zasadzie czwarty na moim kanale. Wybaczcie, jeśli jakieś tutaj będą szumy czy coś, coś się stało z OBS-em. Jestem, muszę z tym sobie pogrzebać. Ale myślę, że będzie wszystko w późniejszym czasie ogarnięte. Dobra, jedziemy na następną akcję. Im aukcji więcej, tym więcej pieniędzy. Jak to wiecie, musimy teraz zdobyć poziom 10, aby kupić swój lombat. A na początku odcinka zachęcam sobie nieweczki do komentarza i życzę miłego oglądania. Więc lecimy. W kolejnym odcinku troszeczkę robiliśmy, jakby nie było. No dobra, pokażcie, co wy tam teraz macie. Grzejnik, jakaś baza, skrzynka, tam skrzynia. I to wszystko dba. No to co, lecimy. Z tatem, dobra, odbijamy. Też nie chcę jakoś przewalić ich pieniędzy za dużo, bo nie wiem jak wyjdziemy, bo musimy troszkę tych pieniędzy mieć. 133. Yep. 153. Czy ktoś mnie podbije? No nie, dobra. No, zobaczymy, czy będzie wszystko dobrze. Ale tańczy na lodzie. 74. Na tej miasto sprzedaż. Zweryfikuj, można sobie to naprawić. To nie mogę naprawić, grzejniczek. Naprawić też nie możemy. Inspekcja, czyli możemy sobie wrócić. Ale nic nie możemy z tym zrobić. Czyli co, teraz będziemy w tyłku. No raczej tak. Fajnie. Nic nie będzie można sobie wziąć. Sprzedać. No delikatnie, kolokwialnie mówiąc, jesteśmy w tyłku. No ale jakoś to trzeba będzie ogarnąć. Dobra, chodzimy to wszystko na pakiet. Tylko trzeba jakoś to ładnie w miarę rozrządnie sobie to opanować. I schować wszystko. No, zdaje mi się, że raczej magazyn to jako taki już będzie ogarnięty. I będzie można... A wyrównałem się to wszystko. By nie było cenowo. Ten magazyn. Bo nie jest jakiś tam strategiczny. Pod względem właśnie tutaj. Zarobku. Więc dobra, jakoś tam sobie to jakoś trzeba ogarnąć. Idziemy do lambadu zaraz. I sprzedamy to po prostu. I wszystko w temacie. Dopóki się nie uczymy paru rzeczy tutaj jeszcze otwierać i tak dalej, no to będzie pewnie lipa, chyba że to jest ta skrzynka magazynowa i trzeba będzie można to sobie po prostu zawieść do tego gościa z otwierania zamków. Więc może tam coś on mi tutaj doradzi i po prostu mi to ogarni, no bo ciężko mi teraz cokolwiek tutaj ogarnąć, jeśli tego nie zrobimy. Dobra, czy mi się opakowało, czy mi się wyrzuciło? Nie, dobra, jest git. Dobra, bierzemy tak. Wszystko, wszystko. Chodzimy. Zobaczymy, czy ja pojedziemy do tego, do rusarza. I damy tu. To jest bardziej, nie jak to powiedzieć, lodówka turystyczna. Jego słowa nie zbrakło. To czy on tam to ogarnie, tylko chciałem do środka wnosić, bo tu piszesz rusarz, ale czy to tam będzie można sobie bezpośrednio ogarnąć? Odblokuj i tutaj odblokuj. Za 2 godzinki musi pojechać. Dobrze, podjedziemy, zobaczymy. Na razie weźmiemy to, co możemy i to przydamy. Dobrze, to jest wszystko blisko, to jak najbardziej będzie na plus.
ogólnie długi odcinek w tym tygodniu. Myślę, że tak to stanie do końca tej gry. Już. Jak sezon się skończy definitywnie. No to myślę, że już wszystko na luzie będzie można sobie to wziąć i ogarnąć. Czy nam się to zwróciło? Na razie nie wiem. Wiadomo, iż tamta skrzynia i to wszystko jeszcze nie jest odblokowane. Więc teraz nie wiem, czy jechać, czy przekimać, bo raczej chyba akcji wieczornych to nie będzie. No nie, więc ja szczerze pojadę do domu, przekimam się na luzaczku, na tego dnia sobie właśnie przyjedziemy tutaj i odbierzemy tę skrzynię na stronę lodówką turystyczną. Co tam będzie za wartość, tego nie wiemy. Jestem bardzo tego ciekaw, czy coś bardziej wartościowego, bo jednak trochę tych pieniędzy potrzebujemy, tego poziomu też 10 potrzebujemy, aby kupić ten nasz, można powiedzieć, lombat już definitywnie. I wtedy zobaczymy, czy nam starczy tego wszystkiego. Dobra, teraz mamy chyba 10, mamy tutaj poziom, mapa i umiejętności, mamy mapa, a teraz chciałbym umiejętności. Narzędzia. Mamy tutaj ten poziom ulepszenia naprawczy, weryfikacyjny. No trochę tego jest na tych pieniędzy. Na to, żeby to zrobić, to trzeba troszeczkę wyłożyć. No niestety, takie to jest życie. No śpijmy. Zrobiliśmy 1100, straciliśmy 1200, zysk minus 97 dolarów. No. Śluzasz Bluebell, udało się odłożyć skrzynki, zamyk w twoich skrzynkach, w twoich kontenerze, dobra. Więc lecimy sobie to odebrać. Zobaczymy, co tam jest, czy coś wartościowego tam w ogóle będzie. Czy będzie przeciwnie, tylko daliśmy 15, znaczy w sumie 30 dolarów i tam nic wartościowego nie będzie, bo wtedy będzie kapa. Ale raczej, jeśli ktoś zamyka teoretycznie w znamku, no to raczej mi się zdaje, że coś powinno tam być. Czekajcie, bo ja chciałem zobaczyć na CPN, skankować samochód. Tylko ta zasada jest taka, że... A, czyli muszę zrobić tak. Dobra, cyk, cyk, cyk. Tankujemy, dobra. Dobra, no, zatankowanie samochodu, pewna jest git. Więc... No, trochę trzeba i pieniędzy na paliwo wydać, no, coś w końcu ciekawego. A nie tylko tak, że sobie jedziemy, jeździmy i nic więcej. To po prostu trzeba jeszcze paliwko także sobie to ogarnąć. Dobra. Czy było tu? Nie, to było dalej. Proszę. Tutaj jeszcze nie jest możliwe to, nic do zrobienia, bo to jakaś amunicja czy coś w tym stylu, ale nie jestem w 100% tego pewny. Tutaj jest widać jeszcze zamknięte, nie mogę się chodzić. Mam tutaj zamyka. Wszystko. Zobaczmy teraz aukcję. Bo to jest najważniejsze. Teraz tak, dziennik własny, biznes. Mamy później są inwestycja w biznes, inwestycja w biznes. Wybierz pierwszą specyfikację, specjalizację, przepraszam, dla swojego lambadu, teraz własny biznes. Osiągnij poziom numer 10 Blueberry. Kup dziś swój własny lambad, wystaw przedmioty na sprzedaż w swoim lambadzie, później rosnące i prawie. Osiągnij poziom numer 50 w Blueberry. Osiągnij poziom numer 50 w jakieś tam miejsce, właśnie nie wiem, dlaczego czy to było angielskiego aż tak. Nie chcę macie angielskiego, tak to powiem. Więc. Tak to będzie, tylko tak. Teraz to mamy na. Gdzie my to mamy? Mamy to jakoś. Nie wiem. Poczekaj, no ja teoretycznie to wziąłem, ale gdzie to jest? To jest na mojej paty w samochodzie, czy to jest na ze mną gdzieś? Tutaj jest na zewnątrz, dobra. No i tutaj coś mamy. Tutaj coś mamy. Jak najbardziej, czyli jakaś tutaj ludzka czaszka. Ludzka czaszka. To jest rzadkie, to jest rzadkie. Nie wiem. Takie rzeczy warto sprzedawać bezpośrednio. Czy jednak to sobie gdzieś tam zmagazynować takie rzeczy i po prostu w późniejszym czasie to sprzedawać? Tego nie wiem. Na razie sprzedajemy, pieniędzy potrzebujemy i tak to będziemy sobie po prostu lecieć z tym.
Nie wiem, czy ten gościu nas będzie oczekiwał, czy wręcz przeciwnie. Nie wiem, nie mam bladego kuźwa pojęcia. Masz jakiś gościu, jest od... Przepraszam, to nie tu. Właśnie do sprawdzania tych przedmiotów. Ale gadać powinien być. Czekajcie, dałem sobie zaraz, może zamiast tego zobaczyłem tutaj, może coś tu będzie. Ale tutaj nie jestem pewny, o co tu kaman jest. Witam. No co ja wziąłem teraz? To są do otwarcia, tak? Nie wiem, nie wiem, o co chodzi, nie chcę tu zgadywać. Wiadomości, Blumbeł, udało mi się utworzyć zamek w twoim kontenerze. No, no to mamy to. Pożyczki na razie nie chcę, bo to lat 10, 500. Nie, pożyczki, bo będzie panie Boże, na razie brać. Po pieniążku na razie tak aż mocno nie potrzebuję. O, tamto mi się akurat wysypało. Z tego? Nie wiem. Dziwne. Dziwne, ale prawdziwe. Siemaneczko. Czy ty będziesz w stanie to ode mnie... Ty nie jesteś tego w stanie, kurwa, kupić. No nie jesteś w stanie tego ode mnie kupić. To jest właśnie największa bolączka tego całego biznesu. No teraz musimy jechać co dalej na aukcję. Zarejestruj się i jedziemy na oczywiście na licytację kolejną, która na pewno możliwe, że będzie bardziej obfita niż te obecne. Chociaż patrząc na razie to się praktycznie wokół jednego to tutaj obracamy. Więc zobaczymy. Więc tutaj nie wiadomo co i jak. Otwórz mnie to, mamy tak. O nie, jakie duże rzeczy, no ale dobra. Pięćdziesiąt do góry, od razu. Dobra, 448. Wydaliśmy połowę naszego budżetu, wydaliśmy na to, dobra, cyk. Możemy nabawić. A teraz możemy trochę nabawić. Oj, tutaj trochę będzie. Coś tutaj, to coś czuję, że będzie. Rzeczy, głośnik gitarowy. Oczywiście jakaś zmiotka, stół. No mi się zdaje, że to powinno robić tego być wartościowsze parę rzeczy. Ale zobaczymy. Nie wiem, dobra. Na razie to co, możemy wpakować. Chyba wszystkiego raczej nie pakujemy na raz. No tutaj to jest... Ciężko będzie. Ale tam pojedyncze jakieś rzeczy tutaj wpakujemy. Tak w ogóle będzie mógł jechać, kurwa, to mnie zastanawia. Materac, proszę Państwa, trzeba pakować. No nie pasi mi, trochę bardziej ułożenie tego materaca powinno być, o, coś takiego. Może i jako tako dojedziemy, nie wiem. To wszystko na nas nie weźmiemy, bo to jest wręcz niemożliwe. Dobra, tu mi spadło już rama od łóżka. No dobra. Kurwa, no nie dojedziemy, no nie ma bata, że dojedziemy tutaj z tym wszystkim na ten sklepik. Dobra, musimy wziąć po prostu, ile się uda, tyle pakujemy na razie. Nawet pojedyncze rzeczy, takie właśnie typu jak to. Nie wiem, co się zjebało, ale jakoś jedziemy z tym, że mamy wszystko w środku. Ten stolik i kurna, stelaż, łóżka, bym powiedział w pewnym sensie. Właśnie, więc tutaj zbagowałem grekę, a mnie nie było. Ale wszystko w miarę dotarło, no, znaczy teraz tak.
Dobra, teraz tak, następna partia. Mówię, wszystkiego na nas nie weźmiemy, to jest niemożliwe. Czekajcie, tu coś, jakiś dziennik, wiadomości. Kurwa, to będzie to w ogóle jeżdżenie takiego, że tyle, że szok. Z tym wszystkim, kup. Następny numer, ale to kurna zrobić, to muszę mieć trochę pieniędzy. Chyba muszę kłotysiaka mieć, jak się nie mylę. No właśnie na zakup tego lombardu. To jest po jedno. A teraz, no jak widzicie, te pieniędzy no nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Tak. Stolik. Nie wiem, spróbuję to jakoś pakować, ale... To będzie strasznie kłopotliwe. Na przykład to będzie zdjąć. Ajajaj, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba strasznie. Nie wiem, jak to w ogóle włożyć. Nie wiem, jak to włożyć, no ale jakoś to... z lewo zmywak, no, dobrze mówię. Może jakoś to ogarniemy, jakoś to może pakujemy. Dwa, trzy razy pojedziemy, ale może jakoś dojedziemy. No i dobra, spadło. A znowu spadło. Tego nie chciałbym. Po to, chociaż powiem, się jakoś posprzedawać. No to mi za to czek nie poradzi. To trochę odcinek krótszy będzie. Tak prawdopodobnie będzie. Bez wieczu. Jestem trochę zmęczony, głowa mi boli. Ale ogólnie trzeba. Trzeba, no, trzeba po prostu nagrać. Żeby po prostu no, odcinek jak najbardziej, boży wleciał drugi na kanale. Tak. Dobra. Następna partia, trzeba jechać po następną partię, bo to nic innego człowiek nie poradzi. Jakoś to trzeba ogarnąć. Teraz zbytnio nie możemy spędzić tym samochodem, bo to zaraz się coś dzieje. Niedobrego z tym samochodem. Czy tam musimy jechać odebrać do tego tą skrzynię? Aż za co tam się udało ogarnąć. A teraz tak. Szybko okien oczywiście trzeba to zweryfikować. Wszystko trzeba pozweryfikowywać. Ja musiałem jakoś to pakować, by jakoś to weszło wszystko, bo już nie chcę 20 razy kuźni wracać tutaj. Bo tak już za dużo, dużo, dużo tutaj. Czasu spędzamy na tych pierdółkach całych, a myślałem, że trochę to będzie szybciej, ale jest godzina pierwsza po południu. Już. Jest pierwsza po południu, a myślałem, że trochę to będzie... Aj, nie udało mi się kliknąć tak, żebym zaraz sobie wszedł do samochodu, bo wtedy może by to... Widzicie? No nie, 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 nie da się tak. Nie da się tak zaraz... Już miałem tego chyba nie ogarnąć, ale dobra, już mamy wszystko. Z naszym guzikiem jedziemy to rozładować, sprzedać. Trochę tych punktów doświadczenia, czy punktów, no tej reputacji po prostu zdobyć więcej. Czy to się uda dzisiaj zrobić? No teoretycznie dużo już tego nie mamy do osiągnięcia, więc być może uda się to dzisiaj ładnie ogarnąć. Jakoś kurwa skrzyni sprzedałem. Niedobrze. Padną, nie to. No właśnie. Czekajcie. Nie, tak też nie. Myślałem, że się może jakoś tam da z to... Uszukać, a nie, nie uda się, nie? Zjedziemy po tą skrzynię. Bo jeszcze widzicie, no brakuje nam 12 punktów. Reputacji, aby nam ten 10 level leciał, to byłoby zajebiste. A niestety tak się nie daje, tak się nie udaje. Dobra, no i teraz zobaczmy, co tam tego, co tam w ogóle w tej skrzyni jest. Jeśli coś będzie rzadkiego, no to będzie trochę dupka. Nie, no chyba tu nic nie ma.
No, że ta, może ta skrzynia uratuje nam tyłek i uda się ten lombard otworzyć, ale wątpię, że pieniędzy nie mamy, a 10 poziom reputacji może się uda zrobić tą skrzynią. Jest. Kamień minowy odblokowany. Kup fascynum blueberry. A teraz tak, pytanie. To nie? Gdzie ja mam to kupić? Po save, kup lombat. Przynajmniej 2000, czyście oszaleli. No 2000 mi każą zbierać. 2000. Fajnie. Nie będzie też rzadkie rzeczy kurde dawać. To jest jakiś jeszcze sklep, który mógłbym to wziąć i ogarnąć. Znaczy wątpię. Dyni pełno. Teoretycznie 1200 jest to do zdobycia, jakby nie było. Ale tylko teraz tak, ja muszę wziąć aukcję i zdobyć aukcję. Aukcja jest tam. Dobra. No, jakieś co? Mamy... Nie, to jakiś... Kuchenka? Nie chcę zgadywać, dokładnie. Jakieś takie pierdółki. Takie gabaretowe większe, ale pierdółki w dalszym ciągu. Co 20, co 30, co 40. No ma 140. Naliśmy 140. Patrzmy, co tutaj w tym magazynie będzie. No tutaj dużo, wtedy się nie powinno być. Zrenować się nie można, patrzeć parka. Natychmiast to sprzedaż, następna skrzynia, którą trzeba po prostu wziąć i zagenerować, znaczy otworzyć, przepraszam. Pik. Znaczy ten poziom reputacji, ten nie poziom reputacji. Tylko muszę właśnie poziom tego zwiększyć, tego tej naprawiania. Też by było fajne. Czpatelnia, czpatelnia się uda trochę zagenerować. No fajnie, zagenerować minut 13 dolarów. Od grama. Dobra, teraz tak, tą parkę. No to bardziej wygląda jak parku suszaka. A, ja się nie znam. Ja tylko tym handluję. Więc tutaj się nad tym będę wypowiadał ten temat, co to dokładnie jest. Dobra, tak teraz miałem wszystko mądrze poukładać, bo to naprawdę jest za ciasno pod takie rzeczy, żeby to ogarnąć, ale jakoś musimy to dopieścić do granic możliwości. Teraz tak, motyka, tak, czy taka motyka chyba była. Te pierdółki powkładam, dopiero wtedy stół. I zobaczymy, czy to wszystko pochodzi, bo ciężko mi tu stwierdzić, powiem szczerze, jak to będzie mogło być z tym wszystkim, ale myślę, że zdaję dobrej myśli pod tym względem. Zobaczę, wszystko jakoś będzie porobione. No i oczywiście kwestia, ile na to zrobimy, bo to jest najważniejsze w tym momencie. No stół będzie pewnie problem, bo ta parka też nie jest jakaś malutka. Dobra, na razie ten stół jakkolwiek leży. Ale teraz tutaj się u nas z drugiej strony to tak wpakować, żeby tego stołu teraz nie zrzucić. No bo chyba czy tak na te pięteko... No właśnie, na te pięteko się nie udało zrobić. Ale spokojnie, jakoś to sobie zaraz ogarniemy, tak żeby jakoś parkę może tak pakować należąco. Nie udaj się. Chcecie się dosprzedamy, zaraz pójdziemy po tą parkę i zobaczymy, za ile ogarniemy. Wiesz, tak naprawdę to pasowałoby, wiadomo, miał człowiek pieniędzy dużo, wziąłby, kupił naprawdę dużo rzeczy.
i w późniejszym czasie dopiero to zawoził, to przywoził. Tylko, że to chyba trzeba jakiegoś dostawczaka kupić większego, bo to raczej chyba nie jest opłacalne. Teraz tak, cyk, cyk, cyk. Tego nie mogę i mogę to. Dobra. Coś tam się odbijam woli od dna. Nie mówię, że nie. Idziemy tą skrzynię otworzyć. Ja sobie powiem, że też rzadkie będą rzeczy. Czekajcie, czy ja mam coś tutaj, bo tak. Tu coś jest, ale nie wiem, czy to jest właśnie osoba związana z... Tam też coś w ogóle jest. To jest takie miasto. Czekajcie, tu coś jest. Ja jestem tu, to musiałby się słychać tak. To są ty kółek. Więc zobaczymy zaraz, co, do czego dojdzie. Pojedziemy sobie wyznaczyć te rzeczy, które tu mamy. Ciekaw, czy jakieś wartościowe rzeczy będą ma to wartościowe rzeczy, czy właśnie ta osoba, która tam prawdopodobnie jest, czyli specjalista od... czekajcie, no. Przepraszam, że się tak cyk. Godzinę. No dobra. Jedziemy na ekspertyzę teoretycznie. Musimy teraz tak, tu jechać, tu, do głównej. Tu jest przy domu, tak? W moim domu. No tak. Tu jest coś. Ale tutaj to mówię, nie wiem co to dokładnie jest. Na ekspertyzę musimy jechać. Myślę, że ekspertyzę zrobimy takim chyba specjalisty. No chyba też nie można sobie tak na chóra podjechać. Czekajcie teraz. Dobrze, teraz muszę jechać tutaj. Czy może pokazuje mi? No tak. To jest aukcje. Nie, to są aukcje, kuziwa. To co, chcesz na aukcję jechać? Nie. No tak, no to są aukcje, kuziwa. Tam coś jest jeszcze? Ty, może jakieś tutaj jeszcze speca będziemy mieli tutaj po drodze. To jest jakaś chałupa, którą... Nie. No tak, patrzcie, możemy kupić chałupę. Posej, pisze chałupka. Na sprzedaż. Budzianowski Development. Patrzcie, ja byłem przekonany. I tu są jeszcze takie właśnie rzeczy, typu właśnie tego specjalista od ekspert. Od sprawdzania rzadkich rzeczy. Ale chyba się jednak pomyliłem się chyba. Tu coś jest, to jest stacja benzynowa. Tu coś przy stacji jeszcze benzynowa jest. Nie wiem, trzeba się to będzie ogarnąć, ale nie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, to w ogóle komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się z tego odcinka. Na razie, cześć.